bruździe wieńcowej i wchodzi w bruzdę międzykomorową tylną. Tył serca, tak? Tu. To jest prawej tętnicy wieńcowej. Żyła główna górna. Żyła główna górna wpada do prawego przedsionka. Pień tętnicy wieńcowej prawej. Pień tętnicy wieńcowej prawej. Od opuszki aorty do momentu rozwidlenia się na gałąź brzeżną prawą i międzykomorową. Słucham? To samo, tylko że lewej. Gałąź. A nie, dobra, przepraszam, że jeszcze. No, to nie jest gałąź to samo. Okalająca tętnicy wieńcowej. Lewej. Gałąź okalająca lewej tętnicy wieńcowej od momentu, kiedy kończy się pień, do momentu, kiedy przechodzi w bruździe wieńcowej, idzie na tył serca i biegnie równolegle do bruzdy międzykomorowej. Tylnej. Gałąź międzykomorowa przednia tętnicy wieńcowej. Lewej. Czyli tutaj, tak? Dlatego nie pisałam, że jest lewej, żebyście po prostu wiedzieli, tak? Żeby nie sugerowały. Czyli od momentu, kiedy kończy się pień i schodzi sobie w bruździe międzykomorowej przedniej do koniuszka serca. Lewy przedsionek, lewa komora. Lewy przedsionek, tak? Lewy przedsionek, lewa komora. Czyli po prostu pokazujemy, zdejmujemy i pokazujemy. Tu i tutaj. Tak? Zastawka dwudzielna. Zastawka dwudzielna. Czyli mitralna. Trójdzielna. Zastawka trójdzielna. Zdejmujemy. Pokazujemy tutaj. Łóżko przedsionka prawego. No to też łóżko przedsionka prawego pokazujemy. To, prawda? To takie jakby brązowe. Struny ścięgniste. Struny ścięgniste po obu stronach pokazujemy. Czyli tu. Mięśnie brodawkowate przyczepiają się do strun ścięgnistych, a właściwie struny ścięgniste przyczepiają się po obu stronach. Mięśnie brodawkowate po prawej stronie 3, po lewej stronie 2. Tyle ile płatków zestawek, słucham? Prawa komora. Prawą komorę oczywiście tutaj. Łóżko przedsionka lewego. Łóżko przedsionka lewego. Pień płucny. Pień płucny. Koniuszek serca. Koniuszek serca. Korona serca. Całość. Aorta wstępująca. Od momentu, kiedy wychodzi aorta z lewej komory, do momentu, kiedy zamieni się włók. Wstępująca. Aorta wstępująca. Od momentu, kiedy kończy się łuk aorty, w dół leci. Łuk aorty. Łuk aorty. Opuszka aorty. Opuszka aorty, malutka część, do której odchodzą tętnice wieńcowe. Zastawka półksiężycowa aorty. Aorty, więc trzeba wejść w lewą komorę i tutaj pokazać, jest tak? Biała. Półksiężycowatą, tak? Nie musicie tam jej widzieć, tylko po prostu tu mi pokazać, jak wychodzi aorta. Prawy przedsionek. Prawy przedsionek. W sierdzie. W sierdzie. Błona wyścielająca wnętrze serca. Na sierdzie. Na sierdzie. Błona, która przykrywa całe serce. Przegroda międzykomorowa części. Część błoniska. Część błoniasta górna. Przegrody międzykomorowej. Część mięśniowa. Przegroda międzykomorowa, część mięśniowa nisko osadzona. Międzyprzedsionkowa. Co międzyprzedsionkowa? Przegroda. Przegroda międzyprzedsionkowa tu, prawda? Między jednym przedsionkiem, a dobra, zdejmiemy. A drugim przedsionkiem? Gdzie jestem? Dół owalny. Dół owalny. Między przedsionkami pozostałość otworu z życia płodowego. Przepód botala. Przewód botala łączył w życiu płodowym aortę i pień płucny. Musi zaniknąć oczywiście po życiu pozamacicznym. Zatoka wieńcowa. Zatoka wieńcowa. Odchylamy serce ku tyłowi. Pokazujemy duże naczynie żylne na tyle serca. Bruzda międzykomorowa przednia. Bruzda międzykomorowa przednia. Pokazujemy, że to jest oczywiście nie tak, tylko tutaj, prawda, że to jest na serduszku wgłębienie. Bruzda wieńcowa. Bruzda wieńcowa, czyli dookoła serca. Można tak jak Marysia pokazywała na tym małym sercu, prawda? Że to jest dookoła serduszka. Odnoga torela. Odnoga torela. Bierzemy coś, co nie pisze, prawda? I teraz uwaga. Torela jest na prawo. Tu. Tak? Dalej. Beckenbacha. Środkowa odnoga. Przechodząca przez tył przedsionka prawego. Bachmana. Przednia, bardziej skierowana na lewą stronę.
tytuł lewa odnoga pęczka Hisa. No. Słucham? Lewa odnoga pęczka Hisa. Lewa odnoga pęczka Hisa. Od pęczka Hisa kiedy się kończy? W bruździe, w przegrodzie międzykomorowej i na mięśnie. I prawa odnoga. Tak samo, tylko że przeciwnie. Można jeszcze zdjęcia porobić. Tak, no i też.